Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnu w lustrzanej piwnicy. Dziś Państwa i moim gościem jest lider porozumienia w regionie tarnowskim, pan poseł Stanisław Bukowiec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie pośle, co dalej? Porozumienie odeszło, zostało wyrzucone z koalicji rządzącej. Jakie macie plany na resztę kadencji? Otóż doszło do sytuacji, myślę, że przykrej dla całej klasy politycznej, dlatego że sposób rozstania z panem wicepremierem Jarosławem Gowinem ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie był, mówiąc kolokwialnie, najwyższych lotów, ponieważ nagle został odwołany za to, że miał odwagę mówić o sprawach istotnych, jeśli chodzi o program Polskiego Ładu, a więc bronił przedsiębiorców, małe i średnie polskie firmy, które w tej chwili są w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli przepisy o wzroście składki zdrowotnej weszłyby w życie, miałyby naprawdę te firmy polskie bardzo, bardzo trudną sytuację gospodarczą. I protestowaliśmy przeciwko tak zwanej ustawie Lex TVN, czyli ograniczeniu pluralizmu w mediach, a jednocześnie ograniczeniu inwestycji, w tym przypadku inwestycji amerykańskich w Polsce. Chcieliśmy współtworzyć dalej Zjednoczoną Prawicę, zostaliśmy wypchnięci z rządu. No i w tej chwili porozumienie Jarosława Gowina idzie własną drogą. Chcemy budować polską centroprawicę, polską chadecję, a więc w oparciu o wartości konserwatywne, chrześcijańskie, jeśli chodzi o światopogląd, i jednocześnie wolnorynkowe, jeśli chodzi o gospodarkę. Czyli idziecie w ręce PSL-u. Nie przypadkowo zadaję to pytanie, bo Twitter obiegnęło zdjęcie pana premiera Gowina i Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkaniu z chyba samorządowcami. Zatem będzie szok w regionie tarnowskim. Stanisław Bukowiec jako jedynka w wyborach do Sejmu na liście PSL-u? Panie redaktorze, tak jak wspomniałem wcześniej, rozmawiamy z różnymi środowiskami, które chcą budować zdroworozsądkowe centrum na polskiej scenie politycznej, dlatego że mam wrażenie, że Polacy mają już dość tego duopolu PO-PiS i chcą partii, chcą środowiska, które w sposób racjonalny będzie po pierwsze zajmować się polską gospodarką, nie będzie dzielić, bo te podziały w polskim społeczeństwie są bardzo, bardzo duże i chcemy po prostu te podziały zasypywać. Rozmawiamy ze wszystkimi tymi, którzy widzą również możliwość współpracy w ramach takiej centroprawicy. Rozmawiamy z Polskim Stronnictwem Ludowym, rozmawiamy również ze środowiskami samorządowymi, z prezydentami, burmistrzami miast, którzy również widzą w naszym programie prosamorządowym, w naszych rozwiązaniach dla samorządów szansę na to, żeby właśnie samorząd, te małe ojczyzny miały szansę się rozwijać, a w tej chwili to jest bardzo utrudnione. Powiedzmy może o kasie, bo był pewien swego czasu problem. Jak to właśnie wygląda podział tych subwencji wyborczych? No bo partie mają pieniądze na funkcjonowanie. Przy koalicji no to bywa z tym, no, gdzie te pieniądze idą, no, pewnie do głównej partii. Czy nie wiem, PiS myśli pan jako członek władz partii, tego ścisłego kierownictwa, że nie wiem, PiS wam da resztę? Chciałem zdementować, jeżeli są takie informacje. Porozumienie nie otrzymało żadnych środków z tytułu subwencji od Prawa i Sprawiedliwości. Nie otrzymaliśmy żadnych dotacji państwowych. Funkcjonujemy w oparciu o składki członkowskie i tylko w oparciu o te środki funkcjonuje nasza partia. Na pana nos. Na wiosnę będziemy mieć wybory? Trudno powiedzieć, dlatego że w tej chwili koalicja rządząca nie ma większości, więc ostatnie posiedzenie Sejmu pokazało, jak trudne jest podejmowanie decyzji, jeżeli rzeczywiście wynik głosowania jest niepewny. Doszło do pewnych gorszących scen w polskim życiu politycznym i mówię to z ubolewaniem, do próby właśnie przekupywania, oferowania posłom pewnych rzeczy za zmianę sposobu głosowania. Doszło do reasumpcji, która w mojej ocenie również nie miała prawa się odbyć, ale nie chciałbym tutaj wyrokować, kiedy te wybory będą. Na razie są planowane za 2 lata. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie.
Nasi widzowie pewnie odniosą dobre wrażenie, że lubię pieniądze, jak każdy, ale właśnie wobec tego moje kolejne pytanie, czy będzie pan do końca stał murem za premierem Jarosławem Gowinem, no bo nawiązanie nawet do tego, co pan przed chwilą powiedział, no PiS płaci jak za zboże po to, żeby ich popierać, każdy głos w Sejmie zna wagę złota i tu pytanie, czy dopuszcza pan zmianę barw, były jakieś może próby kuszenia pana, żeby zostać po jasnej stronie mocy według niektórych, czyli przy sterach koalicji rządzącej. Jakie ma pan, jak pan siebie lokuje w tym całym zamieszaniu? Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, od 25 lat jestem samorządowcem i swoją działalność publiczną traktuję jako właśnie służbę społeczną, wcześniej w samorządzie Bochni, powiatu czy sejmiku. I tak traktuję nadal swoją obecną funkcję, mandat, pełniąc mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie to jest moja jedyna partia, do której się zapisałem. Wartości, które zostały tam ujęte w naszym programie, są mi bliskie, więc jestem wierny tym zasadom i chcę realizować również ten program, który obiecałem swoim wyborcom w oparciu o działalność na rzecz rozwoju regionalnego, rozwoju przedsiębiorczości, samorządności i wolności gospodarczej. Więc to są te rzeczy, które są dla mnie najbardziej istotne i chcę je dalej realizować. Zadzwoniłby do pana premier Jarosław Kaczyński i powiedział: panie Stanisławie, no cenimy pana, no przez te 2 lata kadencji świetnie pan sprawował swój mandat, takich ludzi nam potrzeba, stanowisko może minister, nie wiem, w Ministerstwie Rozwoju, w Ministerstwie, nie wiem, Technologii, coś zrobimy dla pana, żeby pan dalej mógł, nie wiem, o ministerstwo, o czym będziemy za chwilę mówić, budownictwa, może by pan jednak został z nami. I co, pan powie, że nie, premier Jarosław Gowin, jeżeli wyrazi zgodę, żebym poszedł, to dopiero wtedy pójdę? Panie redaktorze, w życiu i w polityce trzeba mieć zasady i ja się tych zasad trzymam. Panie pośle, więcej, jak już wspomnieliśmy o tym budownictwie, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, projekt, który jakby pan pewnie chciał, to miałby wytatuowany na plecach. Zabiegał pan mocno i pewnie dalej zabiega o to, żeby samorządy aktywnie włączały się w ten program i żeby po prostu w naszym regionie powstało no co najmniej 800 mieszkań, tanich mieszkań na wynajem, w szczególności dla młodych rodzin. No, opuścił pan razem z premierem Gowinem z koalicję rządzącą, czyli co, ten projekt idzie do kosza, zostanie on przystopowany, zahamowany, wygaszony? Jak pan widzi perspektywę? Nie, absolutnie tak nie będzie, dlatego że pakiet różnych rozwiązań systemowych w obszarze budownictwa i mieszkalnictwa przygotowany w resorcie rozwoju przez panią minister Annę Kornecką. Wszedł w życie, duża część tych ustaw właśnie funkcjonuje, między innymi społeczne inicjatywy mieszkaniowe i to jest projekt, który się toczy. Jest kilkanaście spółek SIM, które powstało w Polsce, między innymi SIM Małopolska, 16 gmin utworzyło taki podmiot i z tego co wiem, bo byłem inicjatorem, ale rzeczy toczą się dalej już niezależnie ode mnie. Spółka funkcjonuje, będzie przystępować do pierwszych projektów, więc liczę na to, że tych mieszkań w naszym regionie nie będzie 800, a dużo, dużo więcej, dlatego że to jest program, który daje szansę, tak jak pan wspomniał, młodym rodzinom, szczególnie z dziećmi, na otrzymanie czy zakup mieszkania po znacznie niższej cenie niż te, które są oferowane na rynku deweloperskim. Ale trochę żal, że nie może pan jakby być blisko tego projektu, żeby jak zaczął pan, powiedział pan A, żeby powiedzieć B, C, D i tak dalej, i tak dalej. Na końcu może nie, że przecięć wstęgę, no ale z uśmiechem powiedzieć, że się udało. Ale ja myślę, że ten program, który w szybkim czasie, bo w ciągu kilku miesięcy został wdrożony w życie i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem większości samorządów, bo są takie przypadki jednostkowe, które rzeczywiście, które niestety ku mojemu ubolewaniu do tego programu nie przystąpiły, ale drzwi są cały czas otwarte, bo to jest program, który się będzie rozwijał, więc jest to program, który jest tak skrojony, tak przygotowany, że jest zarówno atrakcyjny i dla samorządów, jest atrakcyjny dla tych
beneficjentów, czyli dla młodych rodzin. No i jest szansą dla państwa, żeby w Polsce powstawało więcej mieszkań, bo cały czas mamy deficyt. Byłem przy jego poczęciu i myślę, że ten program będzie dalej dobrze się rozwijał i będę kibicował, żeby te mieszkania powstawały. Na koniec naszej rozmowy, a może nie na koniec, kilka tygodni temu otworzył Pan w Tarnowie swoje biuro poselskie. Obok niego powstało biuro samorządowe, które będzie działało, działa. Czym ono się będzie zajmowało? No bo patrząc na dotychczasową historię, jest to taki ewenement, że tego typu oferta samorządowa działa przy biurze poselskim. Tak, rzeczywiście no, pandemia spowodowała, że z opóźnieniem mogłem otworzyć swoje biuro poselskie w Tarnowie, dlatego że od samego początku funkcjonuje biuro poselskie w Bochni, ale chciałem to zrobić i cieszę się, że do tego doszło. Zapraszam na ulicę Sikorskiego 5, na trzecie piętro. Tam rzeczywiście będą odbywać się dyżury poselskie, ale również będzie pomieszczenie, w którym będą dyżurować radni, społecznicy, członkowie porozumienia, którzy są aktywni w Tarnowie i w okolicach. Mamy kilku radnych, czy to rad miasta, rad gminy, czy rad osiedli. I zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą porozmawiać zarówno na te tematy najważniejsze, czy mniej istotne, ale ze względu na sytuację każdego z mieszkańców, każdy temat jest ważny, więc będziemy dyżurować zarówno ja, jak i koledzy radni, przyjmować tych wszystkich zainteresowanych mieszkańców Tarnowa i okolic, którzy będą chcieli się spotkać. Będą te dyżury od września już funkcjonować, będzie informacja podana w mediach. Wakacje. Jest pan po wakacjach, ale tak, po wakacjach. Nie będziemy udawać, że nie rozmawialiśmy przed wejściem do studia właśnie o wakacjach. To jest też związane z tym polskim bonem turystycznym, który też porozumienie mocno forsowało, no można sobie powiedzieć, że nawet go wprowadziło tak naprawdę. Nie widzi pan takiego złego trendu, że mimo wszystko to miał być pomysł dla przedsiębiorców, a przedsiębiorcy to wykorzystują, windując po prostu ceny? Czasy pandemii spowodowały, że rzeczywiście cała branża turystyczna wpadła w duży dołek i myślę, że ten pomysł z bonem turystycznym rzeczywiście, który powstał również w Ministerstwie Rozwoju u pana premiera Gowina, to był taki strzał w dziesiątkę, dlatego że są to środki, które są dedykowane polskim przedsiębiorcom, ale są do wykorzystania w różny sposób, bo to nie są tylko wakacje, to są również ferie, to jest również w tej chwili możliwość skorzystania z oferty basenów, różnych miejsc rekreacyjnych, nie tylko w kurortach, dlatego że z czasem okazało się, że nie wszystkich byłoby stać, żeby na przykład rodzinę z kilkorgiem dzieci zabrać do Zakopanego czy do Sopotu, więc w najbliższej okolicy również jest możliwość skorzystania z oferty różnych stowarzyszeń, organizacji, właśnie basenów, klubów sportowych. To jest oferta, która się bardzo dobrze przyjęła. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana, bo ona z jednej strony stwarza szansę skorzystania często po raz pierwszy dla wielu rodzin z takiej oferty, a po drugie rozwija dość znacznie przemysł turystyczny. To, że ceny wzrastają, myślę, że to nie jest akurat związane tylko i wyłącznie z bonem turystycznym, ale rzeczywiście no, część przedsiębiorców próbuje jakby sobie zrekompensować te straty z czasów pandemii i te ceny wzrastają, a do tego jest duże zainteresowanie Polaków korzystaniem z krajowych miejsc. Mniej ludzi wyjeżdża za granicę, a więcej korzysta właśnie z oferty polskich hoteli czy kurortów. Po tym jak porozumienie zostało, jeszcze raz powtórzę, odeszło samo albo zostało wypchnięte poza rząd, dużo mniej telefonów od samorządowców, wójtów jest do pana posła, czy to jednak się nic nie zmieniło? No bo wiemy, wójtowie każdego posła poklepią po plecach i mówią dobrze, dobrze, tak, razem działamy, super, ekstra. No a jak później wiedzą, że z tej krowy raczej nie poscą już mleka, no to już jest odwrót do 180 stopni. Nie, ja panie redaktorze, jak wspomniałem, ja jestem z krwi i kości samorządowcem i często rozmawiam właśnie z wójtami, z burmistrzami i
żeby była jasność, oni nie tylko pytają o poparcie, czy proszą o poparcie w różnym zakresie, ale również dyskutujemy na tematy systemowe, bo między innymi w tej chwili jest duży problem związany ze zmniejszonym udziałem w podatku PIT i CIT przez samorządy. Wiele gmin ma problem, żeby skonstruować i spiąć budżet w ramach wydatków bieżących na przyszły rok, więc wsłuchuje się w te głosy i między innymi zaproponowaliśmy pewne rozwiązania również do Polskiego Ładu, a mianowicie zwiększenie udziału w podatku PIT, CIT przez gminy, powiaty, województwa, a także po raz pierwszy udział również w podatku VAT, tak żeby gminy miały większe środki nie tylko na bieżącą działalność, ale również na środki własne jako wkład do różnych projektów zewnętrznych czy środków zewnętrznych na cele inwestycyjne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów w lustrzanej piwnicy był poseł Porozumienia, pan Stanisław Bukowiec. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wizytę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I zapraszam ponownie za kilka miesięcy.